Zapomniałam, albo można powiedzieć,
być, rozbiegł mi się zupełnie czas i nie zdążyłam w ogóle pomyśleć, że już powinnam być na jakieś zajęcia jeszcze jedne i nie pobiegłam. Jakieś właśnie, zaraz się będę tłumaczyć z tego. Także to w ogóle tragedia, strajk nauczycieli, który wisi niestety, co was może państwa zdziwi, nad naszymi głowami niestety też. No ale na szczęście mam otwarcie wystawy. O czasie. O czasie. Jest wspaniały artysta, którego wspaniałe prace, tak bardzo odbiegające od ostatniej stylistyki naszych wystaw, i od razu to zwraca uwagę. To muszę powiedzieć, że ponieważ wystawa wisi już od kilku dni, może nie w całości, ale częściowo, i od razu to zwracało uwagę, że ona jest inna i szczególna. Mam nadzieję, że opowie pan trochę o swojej drodze artystycznej, o swoich podróżach, o swoich pracach, bo to przecież były i plakaty, i grafiki do książek. Może by się udało pana namówić na projekt muralu dla nas? Zajmował się pan tak, lubimy zaskakiwać. Także no, wszystko przed nami. Cieszymy się bardzo. Naprawdę super, że jakoś z Zosią, żeście się dogadali, odnaleźli i nasze ściany mogą być do pana dyspozycji. I sobie cieszę się, że ten fatalny dzień kończy nam to, mnie kończy to spotkanie, bo spotkałam tu właśnie osobę, której dawno nie widziałam, Zosia. Przyszła pani, z którą też muszę za chwilę poważnie porozmawiać. Także, ale oddaję głos. Proszę opowiedzieć może o sobie. O właśnie, przede wszystkim. Dziękuję. Dziękuję za przyjście twoje, czyli prezesa Związku Plastyków. Słuchajcie, nasz kolega, którego znamy, który jest szalenie zdolny, my zawsze podziwiamy na wszystkich wystawach jego pracy. Roberta znamy, prace są wspaniałe, zawsze wiszą na głównej ścianie Robert, bo są tego warte. Co za, słuchajcie, co za fantazja i w ogóle jeszcze, słuchajcie, co za misteria robienia tych prac. Tutaj Robert może o tym opowiedzieć, ale to jest najtrudniej, jak artysta opowiada o swoich pracach. No, tak. Ale my znamy je i wiemy, że są piękne i Robert jest niezwykle zdolnym naszym członkiem. Dziękuję pięknie, Robert, tutaj. Dziękuję. Przybiegłam, co prawda, wiesz, jeszcze z wnuczkami tutaj, bo chcę. Wiesz, w każdym razie jeszcze raz dziękuję za przybycie takim licznym gronem takich fajnych, wspaniałych ludzi. Także, a jeśli chodzi o tą moją drogę twórczą, no to jest ta akademia i później masę różnych no, życiowych zakrętów i prostych. I zakręconych. Zakręconych, tak. Ale efekty piękne. No to miło, bardzo miło, że się podoba. To jest też dokładnie grafika na zasadzie ręcznej roboty tylko, bez użycia komputera. Robię to oryginał pędzelkiem i jakimiś tam przyrządami graficznymi. I później, tak, i później robię odbitki. Drukiem cyfrowym powinno się sito drukiem, serigrafią, ale niestety ciągle nie jestem w stanie tego dopracować. No, znaczy, bo wielkie firmy chcą dużo pieniędzy za nakład, za małe też nie za, jakoś nie za bardzo, więc ale mam nadzieję z czasem, że jakoś się opanuje. No. Robert, nie musisz, bo one są tak piękne, jak zrobisz odbitki cyfrowe. Serigrafia jest bardzo droga, my wiemy. No właśnie, dlatego taka odbitka jedna wykosztowała 300-500 zł. To w ogóle dlatego mówię, ja się wydałam, więc wiesz, ale wystarczy dobra, najdobra i na pierwsze zrobiona tak, odbitka. Prawda. A sama praca jest tak ręcznie, pięknie zrobiona, że jesteśmy wszyscy pełni podziwu. Dziękuję. No, a ty jesteś bardzo skromny. My wiemy.
W naszym gronie jest taka młodzież, która się tu uczy w naszej pracowni różnych technik malarskich. Pewnie będą mieli jakieś pytania odnośnie tej grafiki. Naprawdę wykorzystajcie to, że pan jest tutaj, że może wam pewnych wskazówek udzielić co do przyszłości artystycznej, prawda? No tak, oczywiście. Bardzo polecam twórczość artystyczną, ale jest trudna życiowo bardzo. Nie wiem, to wszyscy artyści. I Tośka macha głową, że tak, się spodziewam tego. No co się musi robić po prostu? Artysta musi tworzyć niezależnie od tego, no jeśli chodzi o podróże, no to trochę było tego. No. Ale to były też podróże artystyczne, takie związane z działalnością artystyczną? No, z ogólną twórczością i życiem. No. No jest. Po prostu do Wielkiej Brytanii, do Austrii, do Stanów Zjednoczonych, także trochę się na podróżować. No cóż, ja życzę przyjemnego popołudnia, życzę przyjemnych rozmów, w gronie przyjaciół, bawcie się państwo dobrze i zaglądajcie do nas nie tylko przy okazji występu. No bo to jest fajne miejsce, naprawdę. Zgadza się. Sala wystawowa jest doskonała. No tak, ja na tą każdą kulturę oczywiście pochwalić. Natomiast jest to sala wielozadaniowa, niestety. Dlatego pewien wystaw tu nie jest złożony, więc nie poradzimy. Ale możemy pokombinować z tym, co może korzystać. No i jeszcze raz, gratulacje i przyjemnego.